Jeżeli śledzicie uważnie mój kanał, to na pewno zauważyliście, że od czasu do czasu pojawiają się na nim filmy na temat różnych pojazdów. Robiłem już materiały o samochodach, motocyklach, łodziach, samolotach, helikopterach, pociągach, tramwajach, a także pojazdach zdalnie sterowanych. Ale pozostała mi jeszcze jedna kategoria do omówienia. Kategoria, która do tej pory zawsze stała na uboczu i nigdy nie była przeze mnie wspominana. Chodzi mi konkretnie o przyczepy. Tak, właśnie o nich będzie dzisiejszy odcinek. Tak więc zapraszam do oglądania. Przyczepy w GTA San Andreas. Pewnie je znacie z tego, że mogą wybuchnąć pomimo, że nie mają silnika. W grze mamy ich łącznie 9. Wśród nich mamy te ciągnięte przez ciężarówki, traktor czy wózki bagażowe, a także jedną całkowicie nieużywaną. Ja zamierzam je dzisiaj dokładnie omówić i odsłonię wszystkie sekrety, jakie w sobie one skrywają. Pewnie padnie zaraz pytanie, no ale Art Kowal, przecież nawet się nie da do nich wsiąść, więc jak niby chcesz o nich cokolwiek opowiedzieć? Owszem, nie da się do nich wsiąść normalnie, ale można to zrobić przy użyciu trainera Wilku Spawner Premium. Mamy tu specjalnie wydzieloną kategorię, dzięki której możemy nie tylko spawnować przyczepy, ale też się przeteleportować za ich cudzysłów kierownicę i dzięki temu nimi jeździć. Zacznijmy od pierwszych z brzegu, czyli naczep ciągniętych przez ciężarówki. W grze mamy do dyspozycji trzy warianty nazwane odpowiednio Arctic Trailer 1, 2 i 3. Jedynka to standardowa wersja. Pojawia się zwykle z nadrukowanym logo jednej z firm, choć czasami pojawia się też bez żadnego loga. Wariant numer 2 to tak zwany Hopper. Jest to wersja naczepy z otwartym dachem. Spełnuje się albo pusta, albo z załadowanym węglem. Wariant trzeci jest podobny do jedynki, tylko że posiada krótszą pakę i płaską przestrzeń z tyłu. I na tym różnice się kończą, bo jeżeli chodzi o pozostałe cechy, to przyczepy te nie różnią się od siebie absolutnie niczym. Od teraz będę je omawiał wszystkie razem. Kiedy zajrzymy do pliku Handling CFG, to zobaczymy, że każdy z nich ma wpisane identyczne wartości. Ich prędkość maksymalna to 120 km na godzinę, a przyspieszenie to 18 metrów na sekundę kwadrat. Ważą 3800 kg, mają 5-biegową skrzynię biegów, napęd na tył i silnik diesla, a ich wartość pieniężna to 35 tysięcy dolarów. Po wejściu do naczepy nasuwa się jedno pytanie. Gdzie znajduje się teraz nasz bohater? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, będziemy musieli wpisać kod na niewidzialne pojazdy. Okazuje się, że CJ siedzi teraz na niewidzialnym siedzeniu wewnątrz naczepy. Będzie to lepiej widać, kiedy włączymy widok ze zderzaka i spojrzymy w bok albo do tyłu. A jak się prezentuje sterowanie naczepami? Jest całkowicie spier... Naczepami praktycznie nie da się jeździć. Generują podczas jazdy tak duże tarcie, że poruszają się niesamowicie powoli, a skręcanie nimi jest kompletnie nieefektywne. Nie ma co robić ich testu szybkości, bo od razu wiadomo, że są to najwolniejsze pojazdy w całej grze. Nawet jeżeli zamontujemy w nich hydraulikę i podniesiemy im zawieszenie, to i tak za dużo nie da. Już szybciej poruszylibyśmy się pieszo. I tak, skoro są one klasyfikowane jako pojazdy, to można im zainstalować hydraulikę. Oczywiście tylko przy użyciu trainerów, bo nie da się ich tunikować w warsztacie. Można za to nimi wjechać do Paint Spray i je tam przemalować, choć zawsze będą występowały w kolorze białym. Za pomocą trainerów można ów kolor zmienić. Podobnie jak hydraulikę, można w naczepie zainstalować nitro. I co prawda nie daje ono jakiegoś znaczącego boosta, to wiąże się z nim bardzo ciekawa rzecz. Jak myślicie, gdzie znajduje się miejsce, skąd wydobywa się niebieski dym? Na to pytanie odpowiem pewnym filmikiem, którego autor znany jest przede wszystkim dzięki pewnej serii o kucach. Tak więc ponawiam pytanie, gdzie znajduje się miejsce, skąd wydobywa się niebieski dym? Pip-pop w twojej dupie. Nie bez powodu pokusiłem się o taki właśnie żart. Otóż niebieski dym faktycznie się wydobywa z tyłka CJ-a. Ale to jeszcze nie koniec niespodzianek. Kiedy zajdzie słońce, zobaczymy też, gdzie znajdują się przednie i tylne reflektory. O ile tylne znajdują się tam, gdzie powinny się znajdować, tak światło przednie wydobywa się... z krocza naszej postaci. O kurwa! Zapytacie pewnie, dlaczego to wszystko wygląda tak sugestywnie. Ano dlatego, że niebieski dym, przednie światło oraz miejsce dla kierowcy zostały umieszczone idealnie w środku geometrycznym pojazdu. Tak jest.